opiekunów i trenerów Tomasza Dębczyńskiego,
Musicie to przyznać, prawda? Lubicie własnych trenerów? Tak! Sami Państwo widzicie, że to nie tylko ludzie sceny. Witamy naszych wybitnych gości. Pana Jana Nowackiego, piłkarza, wielokrotnego reprezentanta Polski, bohatera meczu, o którym jeszcze byśmy wspomnieli. Jana Sokołowskiego, wspaniałego piłkarza, który spędził wiele sezonów naszej na klasie, a przede wszystkim pamiętamy go z meczu naszego kochanego podwyski Zielsko-Biała. Zaczynam być
serdecznie witam naszą młodzież, rodziców, sponsorów. Jest mi bardzo miło, że tak licznie ugodę się znowu spotykamy, jak co. Co tu powiedzieć? O naszych sekcjach opowie nam trener Tomek. Ja tylko tak pokrótce powiem, że jak co roku rozprowadzamy na nowy rok nasze kalendarze, z którym po prostu dochód przeznaczamy na naszą dalszą działalność. Jest to dla nas bardzo duży zastrzyk pieniężny, a pieniędzy ciągle nie trzeba. A wszystkie prace związane z prowadzeniem
są tutaj. Ja nie będę przedłużał, bo program jest dzisiaj bardzo napięty, także dziękuję bardzo i życzę pozytywnych emocji z tego, co tutaj jeszcze przed wami jest. Dziękuję. Yeah.
Świat spokojny jest jak wielka rodzina. O naszym spotkaniu od dawna opowiadała Kurwana. Nie wszyscy jednak mieli zaszczyt uczestniczyć w imprezie, ale serce są z nami. Kilku z nich postanowiło nadesłać nam życzenia i teraz chcemy wam je pokazać. Jako pierwszy dodzwonił i nadesłał nam życzenia pan Marek Dziewicz, młodzieżowy mistrz Europy w pięciu mojego nowoczesnego. Warto dodać, że że dotychczas nie przyjmuje się tylko młodzieżowych zawodów, ale takich uświadomionych jest już cała 18 miesięcy. Tą drogą pozdrawiam was wszystkich i chciałbym złożyć wam życzenia. Jestem sportowcem, więc tą sportowcom chciałbym złożyć życzenia, które połączone będą z taką małą radą. Życzę wam przede wszystkim tego, by kochaliście to, co robicie. Nie sukcesu, czy medalu, czy pucharu, i tak dalej, bo to w sumie w końcu nie jest wcale ważne. Przede wszystkim kochajcie to, co robicie. I starajcie się, żeby czas spędzony między sobą sportem był dla was tym najlepiej spędzonym czasem, jak potraficie sobie wyobrazić. Kochani, będę was dłużej wstrzymywał, życzę wam miłej zabawy, miłego wieczoru. I może kiedyś. Dziękujemy panu Markowi. Wrócimy do naszego opisu. Kolejne pytanie. W naszej reprezentacji obecnie mamy jednego z najlepszych napastników Europy. A po chwili wielu Polaków, ale najlepszego. Pytanie brzmi. Jak nazywa się ten zawodnik i w jakiej klubie gra na co dzień? Jest to Robert Lewandowski i gra w Bayernie Monachium. Moi drodzy, pierwsze nagrody dostanę. Do życzeń dołączył się również Mateusz Michał Linowski, nasi zimowi rodzicielcy. Przesyłają nam życzenia z jakże odmiennej sceny i aury jest nasza. Raz na trzy, cztery, a to już proces jest strony znowu do Polski, cztery zimowe wyglądają, kochani. No niestety, jakbyście nie zobaczyło mój was pod moimi namiotami dziś na tym ważnym wydarzeniu. Nie pamiętam, jak to ostatnio jest na wakacjach. One się właśnie też nie kończą. Akurat Kambodża no, w pięknym miejscu. I składając gratulacje wam wszystkim sportowcom, no bo jesteście bliscy mojemu sercu. Życzę wam, żebyście kiedyś każdy z was mógł tutaj to piękne miejsce odwiedzić. A jedno z najpiękniejszych na świecie, na środowisku świata. Stasiowi oczywiście też tego wszystkiego życzę, powrotu do zdrowia, do zobaczenia, mam nadzieję zimą, mam nadzieję, że niektórzy z was, a właściwie większość spróbuje po raz pierwszy jeździć na samochodzie, to proszę o wpisy. Do zobaczenia, trenujcie oczywiście, sport to fascynująca przygoda, zresztą wiecie o tym wszyscy. No i co, tak trzymać, wyniki wspaniałe, pozdrowienia jeszcze raz z Kambodży, Mateusz Dziewacki. Przepraszam, bo mówię 13 do 19 w Warszawie, nie da rady dojechać w Polsce. Pozdrowienia i mam nadzieję, że to się wstrzymało. Cześć, Michał Grodzki z tej strony, reprezentant Polski na Igrzyskach Olimpijskich Zimowych w snowboardzie, mieszkaniec w sumie dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich zawodników, trenerów KKS Podgórze. Nie bardzo się mamy z wami, natomiast bardzo trzymam kciuki za wasze owocne treningi, dobre rozegrane mecze. Cieszymy się, że należy do nas sportowej rodziny. Aby w niej żyć, należy też w niej dziękować. Zapytamy was ponownie. Kolejne pytanie.
Nasza reprezentacja na Mistrzostwach Europy znalazła się w grupie E. Wybiegł przynajmniej dwie drużyny, z których Moskwa zmierzy się w fazie grupowej. Powiedz nam, jak można wybiegł? Panie prezesie, czy to dobra odpowiedź? Dobra.